Daj mi mikrofon, Michał. Mówiąc o zadaniach inwestycyjnych, oczywiście budżet nie składa się tylko z zadań inwestycyjnych. To też miejmy pamięć. Pamiętajmy o tym. Bo są jeszcze inne obowiązki. Natomiast po wizytacji i po zdiagnozowaniu sytuacji na ujęciach wód w naszej gminie doszliśmy do zatrważających wniosków. Musimy też o tym pamiętać, że jeszcze w tym kontekście inwestycyjnym. Państwo, my doszliśmy do ściany. Następne pozwolenia na budowę czy uzgadnianie warunków przyłączeń stoi pod dużym znakiem zapytania u pani kierownik, dlatego że wydajność dwóch podstawowych ujęć wody już jest taki, że mieliśmy problemy teraz w tym sezonie letnim. A więc priorytetem w naszej gminie jest i pozostanie, i to bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, sprawa wodno-kanalizacyjna. Ona jest w naszym zasięgu, bo ją może na to nas stać. Oczyszczalnia ścieków i główne dwa ujęcia wody w naszej gminie. I to, jeżeli mówimy o różnych zadaniach i próbujemy spiąć tę kołderkę krótką dotyczącą inwestycji, musimy o tym pamiętać, że od tego zadania nie uciekniemy. Bo jeżeli będziemy mieli nawet dobre drogi, ale w kranach nie będzie wody, jestem przekonany, że będziemy bardziej niezadowoleni niż w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli dróg, abyśmy mieli na przykład wodę. Więc jeszcze raz uważam, podkreślam to, że zaproponowane przez wójta pozyskanie środków, pozyskanie źródła finansowania w postaci obligacji jest, zresztą to była sama wypowiedź, to jest praktycznie nasze ostatnie, jedyne rozwiązanie. Jedyne rozwiązanie, aby poradzić sobie z priorytetowymi zadaniami na najbliższe perspektywy. Powiedzmy o tym, to chociażby do końca tej kadencji, czyli dwóch lat. Musimy się i porzućmy, nie wiem, jakieś przesądy, bo to są jakoś rodzaju przesądy, że wypuszczenie obligacji powoduje katastrofę jakąś finansową w naszej gminie. No nie, no w naszej sytuacji ono nie jest żadnym zagrożeniem. Oczywiście i pokazuje to praktyka z innych samorządów. Każde przedsiębiorstwo stosuje linię finansową w postaci zewnętrznego kredytowania, w postaci innych źródeł kapitału i my również możemy to zrobić. I to nas rozwiąże nam wiele bolączek. Naprawdę rozwiąże nam wiele, więc temat obligacji stał się chyba u nas w tym momencie jak najbardziej palący i powinniśmy przynajmniej zacząć od tego pewnie, że mentalnie się do tego przekonać, ale również też w praktyce. Dziękuję. Szukamy cały czas.